Salve. Równe 60 lat temu, też w maju, zakon odprowadzał innego wielkiego dominikanina, też rektora Uniwersytetu Katolickiego, ojca Jacka Woronieckiego. I przez te 60 lat, ja prawie cały czas jestem w zakonie, przez te 60 lat ciągle żyjemy myślą ojca Jacka. Ja mam nadzieję, że pokolenia dominikanów, ale nie tylko, te następne pokolenia będą żyły tym, co ojciec Albert zostawił. Ojciec Albert miał niezwykle szerokie serce i naprawdę kochał. Ale wydaje się, że charakterystyczną cechą jego miłości był krytycyzm. Kochał zakon, ale krytykował. Kochał uniwersytet, ale patrzył krytycznie. Kochał Polskę, ale bardzo krytycznie patrzył. Kochał Kościół, ale krytycznie patrzył. Kochał Radio Maryja, ale bardzo krytycznie patrzył. Jestem świadkiem. I to jest, myślę, że to należy do testamentu ojca Alberta. Kochany stryjku, dla niektórych wujku, bracie, szwagrze. Tyle słów już pięknych zostało wypowiedzianych. Ja w imieniu rodziny tutaj zgromadzonej, a także tych, którzy nie mogli tu dotrzeć z powodu wieku podeszłego i niedomagania, ale sercem obecni są przy Tobie.
Chcę wyrazić głęboką wdzięczność Panu Bogu za całe Twoje życie, za wszystkie dzieła, które poprzez Ciebie Pan dokonał także w naszym życiu, osobistym i rodzinnym. Byłeś dla nas wzorem, niedościgłym wzorem w poszukiwaniu prawdy i mądrości, pracowitości, wytrwałości. Uczyłeś nas patriotyzmu, podtrzymywania tradycji rodzinnych, kulturowych. Zaufałeś bez reszty Bożemu miłosierdziu. W czasie ostatniego naszego spotkania mówiłeś, że już czas odejść. Ale Bóg pozwala kończyć zaczęte prace. Trzeba się spieszyć. Odszedłeś tak niespodziewanie. Ale to był dla nas znak bardzo czytelny Bożego wybrania, bo kończyłeś dobre dzieło. Niech miłosierny Chrystus, któremu zaufałeś, przeprowadzi Ciebie z tego życia w objęcie kochającego Ojca, abyś tam spotkał się z Twoimi rodzicami, z bratem i z tak licznym już gronem Twoich wielkich przyjaciół, którzy Ciebie poprzedzili w drodze do nieba. Ostatnie słowa modlitwy przy rzuceniu grudki ziemi na trumnę brzmiały: żyj w pokoju. Żegnamy Cię, drogi księże rektorze. Żyj w tym, który jest pełnią życia. My już nie zakłócamy Twojego pokoju zbędnymi słowami.